Drugie pytanie. Jak godzi pan swój nihilistyczny światopogląd ze swoją obecnością na tej debacie? Wszak nihilizm, jak wiemy, częściowo albo całkowicie neguje sens, znaczenie, wartość życia. Nihilizm mówi, że nie istnieją pewne, uniwersalne i absolutne prawdy moralne. Dzisiaj jest pan misjonarzem obiektywizmu, uniwersalnej prawdy. Pytanie brzmi, co pan jako nihilista robi na tej debacie? Proszę zauważyć, że pan Paweł nie odpuszcza. Przynajmniej w dwóch kwestiach. Po pierwsze, cały czas odmawia, z wyjątkiem ostatnich 5 minut swojej ostatniej wypowiedzi, odmawia dyskusji na temat tego, co Bóg w Biblii rzeczywiście robi. I kontynuuje swoją analizę, swojego poglądu na temat tego, jakie są moje poglądy. Jeżeli pan ma taką wizję nihilizmu, że nihiliści to są tacy ludzie, którzy właśnie nie mają żadnych przekonań, żadnych wartości, żadnego sensu, no to oczywiście ja nie jestem w stanie udowodnić, że nie jestem wielbłądem, ale zachęcam do chociażby tego, co ja będę robił w swoich pytaniach, zachęcam, żeby choć raz zapytać. To naprawdę nie jest trudne. I wtedy ja bym mógł rzeczywiście odpowiedzieć, co myślę, jakie są moje przekonania, a nie odnosić się do czegoś, co nie myślę. No ale skoro już muszę, to dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pan Paweł, przepraszam za filozofię, no niestety to nie moja wina. Pan Paweł obraca się w paradygmacie obiektywistycznym, to znaczy jest jakaś prawda obiektywna i ta prawda istnieje tylko pod warunkiem, nie dowiedzieliśmy się dlaczego, ale ta prawda obiektywna istnieje tylko pod warunkiem, że istnieje Bóg. Jeżeli Boga nie ma, no to tej prawdy obiektywnej nie ma. To jest po pierwsze, to jest nieprawda, że takie obiektywistyczne podejście do prawdy pochodzi z Biblii. To jest po prostu nieprawda, ono pochodzi z Grecji. Jeżeli państwo znacie cokolwiek filozofię starożytnej Grecji, to państwo wiecie, że główny spór, który dotarł do naszych czasów, to jest spór między linią Sokratesa, Platona i Arystotelesa, obiektywistów, z sofistami i sceptykami. Więc stanowisko, które reprezentuje pan Paweł, nie jest biblijne, jest greckie i mainstreamowe greckie, które dotarło do naszych czasów. I po drugie, nie ma żadnego sensu wdawać się w dyskusje obiektywne, jeżeli ma się zupełnie inną, tak jak ja, gdyby pan Paweł był zainteresowany przypadkiem, to powiem, co ja naprawdę uważam, jeżeli ma się inne podejście do prawdy, jeżeli ma się podejście do prawdy pragmatyczne. Kto z państwa, kiedy chce się czegoś dowiedzieć, to się zastanawia, jakie są obiektywne, epistemologiczne kryteria, na podstawie których ja mam się tego dowiedzieć. Czy jak państwo zastanawiacie się, jaka jutro będzie pogoda, albo czy wziąć kredyt, albo czy wybrać tego czy innego kontrahenta w państwa firmie, to czy państwo się zatrzymujecie i państwo się pytacie, ale czy ta wiedza, którą ja zdobędę, to będzie obiektywna wiedza? I czy przypadkiem, jeżeli Boga nie ma, to ja nie mogę się tego dowiedzieć? To są absurdy, nikt tak nie działa, nikt tak nie robi. Większość ludzi ma pragmatyczne podejście do prawdy. Na miarę swoich możliwości gromadzimy informacje, które są nam potrzebne do rozwiązywania problemów. Cała filozofia, wszystkie te pytania o obiektywizm, istnienie i tak dalej, po prostu nie mają znaczenia do tego, co ja tutaj przed państwem formalnie reprezentuję. Pragmatycznego podejścia do prawdy. Mnie interesuje, jaki jest Bóg Biblii, ponieważ widzę opłakane skutki wiary w Boga Biblii, podporządkowaniu się Boga Biblii w życiu. Gromadzę najlepsze dane, jakie mam do dyspozycji, a najlepiej jeszcze korzystam z opinii osoby o odmiennych poglądach. Taka jest moja strategia poznawcza, takie jest moje miejsce na tej debacie.